Witam na naszym kolejnym wykładzie inspiracyjnym. Tym razem wykład poprowadzi pan doktor inżynier Michał Tuz. Pan doktor jest naszym etatowym pracownikiem uczelnianym, więc osoby, które są dzisiaj na naszym spotkaniu, a są z naszej szkoły, to być może spotkały się na jakichś zajęciach lub spotkaniach z panem doktorem. Pan doktor specjalizuje się w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, jest certyfikowanym audytorem wiodącym systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO ISEC 27001, jest certyfikowanym audytorem wiodącym systemu zarządzania usługami, certyfikowanym audytorem wiodącym systemu zarządzania ciągłością działania, no ale przede wszystkim jest naszym nauczycielem prowadzącym zajęcia zarówno na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiach podyplomowych w obszarze zarządzania ryzykiem i systemami bezpieczeństwa i sieciami informatycznymi. Zajmuje się tematyką szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Ukończył oprócz oczywiście doktoratu na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa na Politechnice Warszawskiej, na Akademii WIT i Instytucie Nauk Prawnych PANU i posiada praktyczne, wieloletnie doświadczenie z obszaru zarówno ochrony danych osobowych, jak i bezpieczeństwa informacjami. I dzisiaj przychodzi do nas z tematem, tak sobie myślałam o tym, jakim tematem. No to jest temat ciekawy, na pewno jakoś tam inspirujący, ale przede wszystkim, proszę Państwa, aktualny i ważny. Czyli usłyszymy dzisiaj o jednym z rodzajów przestępstw internetowych, które mogą się każdemu z nas zdarzyć i w związku z tym ten temat ma również taki bardzo szeroki wymiar praktyczny. Panie doktorze, jeśli coś pominęłam, to bardzo proszę dodać, przedstawiając siebie, ale mam nadzieję, że zrobiłam takie krótkie wprowadzenie i przedstawiłam pana kompetencje i doświadczenie. Dziękuję, dzień dobry Państwu. Panie doktor, wszystko się zgadza, bardzo dziękuję tutaj za przedstawienie. Część osób znamy, tutaj się witam, pozdrawiam studentów, z którymi się już dawno nie widziałem. Dzisiaj, szanowni Państwo, chciałbym właśnie przybliżyć tą tematykę phishingu w takim kwestii właśnie bezpieczeństwa w organizacji, ale również w takim naszym codziennym użytkowaniu urządzeń, w codziennym korzystaniu z internetu. No, przypuszczam, domniemam, że każdy z Państwa gdzieś podczas swojej pracy zawodowej, czy używając jakichś mediów społecznościowych, no gdzieś z tym phishingiem się spotkał. Są oczywiście różne rodzaje phishingów. Ja dzisiaj chciałbym o tym takim podstawowym phishingu troszeczkę Państwu opowiedzieć, podać troszeczkę przykładów, pokazać właśnie, w jaki sposób przestępcy nas tutaj atakują, próbują nas oszukać, wyłudzić nasze dane. Chciałbym również troszeczkę omówić, co to jest ten phishing, no i oczywiście, jakie są konsekwencje, jeżeli ktoś nas zaatakuje tą metodą, no i oczywiście, jak się przed nim skutecznie chronić, bo to jest bardzo ważna rzecz. Dzisiaj Państwu będę chciał pokazać, jak ten phishing no, występuje w takim naszym codziennym życiu i zawodowym, i w życiu prywatnym, na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdzie powinniśmy tutaj szczególną ostrożność zachować, bo zazwyczaj ci cyberprzestępcy tutaj korzystają z naszej takiej no nieostrożności, no każdy z nas gdzieś jest w tym pędzie, czasami klikamy, nie zastanawiamy się, co to jest, nie czytamy,
jesteśmy w większości wzrokowcami, więc gdzieś wchodząc na jakąś stronę, nie sprawdzamy dokładnie domeny tej strony, adresu internetowego, tylko no wiemy, że ona tak wygląda, więc klikamy, wpisujemy nasze dane, a potem okazuje się, że no ktoś te nasze dane przejął i wykorzystał w jakimś tam no, celu przestępczym. Proszę Państwa, phishing sam w sobie jest to metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę, instytucję, organizację w celu wyłudzenia danych poufnych, w celu zainstalowania jakiegoś oprogramowania bądź nakłonienia ofiary do wykonania pewnych określonych zadań. Jest to przestępstwo, które wykorzystuje różne metody, przede wszystkim metody socjotechniczne, jak i technologiczne, oczywiście do osiągnięcia zaplanowanego celu. No i tutaj, tak jak już wspominałem, no te działania skupiają się zazwyczaj na, nazwijmy to tak, nieostrożnych ofiarach, skłaniając je do w pewnym sensie uwierzenia, że mają do czynienia no, z zaufanym źródłem. Oczywiście istnieje wiele metod i mediów, które są wykorzystywane przez tutaj cyberprzestępców. Oczywiście taką jedną z najpowszechniejszych taktyk, metod są wysyłane wiadomości, które w swojej treści mają na celu, może nie w treści, przestraszenie lub zdezorientowanie ofiary, dzięki czemu no, my, użytkownicy tutaj internetu, no, tracimy pewną taką czujność, zwłaszcza, że w tych wiadomościach mamy różne linki, różne załączniki, które wyglądają bardzo wiarygodnie, natomiast jeżeli w nie klikniemy, no to niestety przechodzimy na różne strony, gdzie jesteśmy proszeni o wpisywanie różnych swoich danych dostępowych, czasami numeru PESEL. Przeróżny jest ten katalog w zależności od tego, co ten przestępca chce uzyskać, jaki ma cel. Oczywiście dzisiaj pokażę też Państwu wiele różnych, znaczy wiele, może kilka takich najczęstszych właśnie przykładów, jak cyberprzestępcy no, wykorzystują te nasze dane. Przygotowałem dla Państwa taki prosty schemat, ale myślę, że w 100% odwzorowujący ten atak phishingowy. Tutaj skupimy się na narzędziu, na poczcie, na wiadomości e-mail. Czyli ten atakujący przesyła do nas wiadomość e-mail, na przykład z linkiem. My tutaj jesteśmy ofiarą, klikamy sobie w ten link, przechodzimy tutaj na jakąś spreparowaną, podrobioną, fałszywą stronę, aczkolwiek no, dla nas ona wygląda tak jak oryginalna strona, czy to banku, czy jest to jakiś portal społecznościowy, czy jest to jakiś system zewnętrzny do dokonywania opłat, czy są to jakieś elektrownie, gazownie. Wiele tu jest możliwości. I w tym momencie, jeżeli będziemy próbowali zalogować się na tej stronie, no to przestępca otrzyma nasze dane, za pomocą których się uwierzytelniamy. No i ma po prostu dane, za pomocą których może się tutaj dostać, przedostać do naszego konta, podszyć się pod nas, zaangażować inne osoby, które gdzieś tam mamy, jeżeli to jest profil jakiś społecznościowy. Więc tutaj jest bardzo duże pole manewru dla tego cyberprzestępcy. Oczywiście jeżeli atakującemu no, uda się przechytrzyć powiedzmy tą ofiarę i wykraść potrzebne dane, może je przeprowadzić do wielu rzeczy, do ataków socjotechnicznych, do kradzieży danych, może wykorzystać, tak jak już wspominałem przed chwilą, te dane do pozyskania informacji od innych osób. I oczywiście analizując tutaj różne zagrożenia, różne ataki, które wydarzyły się w Polsce i na świecie, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, no to zazwyczaj te ataki phishingowe są
prowadzone po to, aby tutaj wyłudzić jakieś środki, wyłudzić pieniądze. Bądź drugi taka jakby czynnik, który pod względem tutaj tych ataków, to jest pozyskanie jakichś informacji. Jeżeli chodzi o organizację, no to oczywiście ten atak phishingowy będzie miał tutaj no, różne bardzo negatywne znamiona polegające na spadku udziału organizacji w rynku, utraty reputacji, utraty zaufania. No i zazwyczaj no, taki atak skuteczny no, będzie się oczywiście wiązał z jakimiś poważnymi stratami finansowymi, dlatego że proszę pamiętać, że ten atak phishingowy jest początkiem ataku, nawiązaniem jakiegoś kontaktu, podszyciem się pod jakąś osobą. Natomiast będą tutaj różne dalsze konsekwencje. Mogą to być na przykład ataki ransomware, prawda? Czyli jest ten phishing, wysyła przestępca tutaj jakiegoś linka, my pobieramy jakiś plik, w którym jest tak zwane ransomware, czyli oprogramowanie szyfrująco-szantażujące. No tutaj pewnie ktoś powie, że już tych ataków nie ma. Szanowni Państwo, ataki ransomware są jakby cały czas, są bardzo skuteczne. A cały czas, może ich skala nie jest taka duża, jak było to 3 czy 4 lata temu, ale podam Państwu taki przykład sprzed kilku miesięcy, gdzie był to największy atak, znaczy może nie największy atak, ale największy wypływ danych medycznych, gdzie zaatakowano pewną firmę, pewne laboratorium, które przeprowadza tutaj badania nas wszystkich w województwie mazowieckim, łódzkim i wykradziono właśnie dane, ale najpierw właśnie zastosowano tutaj metodę phishingu, zaszyfrowano dane, potem no, próbowano tutaj uzyskać pewien okup. Oczywiście, proszę Państwa, przeprowadzenie ataku phishingowego niestety no, nie wymaga posiadania jakiejś bardzo tutaj zaawansowanej wiedzy technicznej, co niestety no, czyni go takim jednym z najprostszych ataków. I tutaj jednocześnie, jeżeli no, taki cyberprzestępstwa wykorzysta jakieś tutaj metody informatyczne, informatyki społecznej, bądź jakieś no, tutaj nowe metody polegające na wykorzystaniu jakichś urządzeń, jakichś luk, jakichś podatności w urządzeniach, no niestety ten atak staje się jednym z najbardziej niebezpiecznych i skutecznych rodzajów cyberataków. Tutaj no, między innymi on jest dlatego taki niebezpieczny, ponieważ no, atakuje najbardziej wrażliwy i potężny komputer na świecie, czyli nasz mózg. A niestety no, w tym systemie bezpieczeństwa to my ludzie, człowiek jest po prostu tym najsłabszym ogniwem, o którym zawsze musimy pamiętać. Bo to, że w organizacji będzie najlepsza dokumentacja, że będą wdrożone normy ISO, to zazwyczaj, powiem Państwu z doświadczenia, audytuję rocznie kilkaset podmiotów polskich i zagranicznych. Są organizacje, które mają wdrożone różne normy bezpieczeństwa, natomiast te normy nie mają jakby odzwierciedlenia w takim codziennym, w codziennej pracy użytkowników, pracowników, klientów. Są to dokumenty, które gdzieś tam są zgromadzone w segregatorze i niestety nikt nawet nie wie, jak z nich korzystać, do czego one służą. Proszę Państwa, tutaj chciałbym Państwu przybliżyć coś, co przygotowałem właśnie na bazie literatury, na bazie własnego doświadczenia. To pewien taki cykl ataku phishingowego podzielony na kilka etapów. Oczywiście tutaj powtórzę, że no ten większość ataków phishingowych no rozpoczyna się od wiadomości e-mail, czyli wysyła ktoś do nas wiadomość. Te ataki są czasami losowe, czyli no ktoś posiada jakąś bazę rekordów i wysyła je losowo, bądź no te ataki są skierowane
konkretnie, czy to na wybrane osoby, czy na wybrane jednostki, czy na wybrane organizacje. Natomiast proszę pamiętać, że oczywiście ta skrzynka pocztowa nie jest jedynym takim wektorem, dzięki któremu atakujący może osiągnąć swój cel. Oczywiście tych narzędzi istnieje w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej technologii bardzo dużo, ale takimi najczęściej używanymi narzędziami do ataków phishingowych są komunikatory internetowe, są wiadomości SMS, są strony internetowe, czy tutaj są rozmowy telefoniczne, dlatego że gdzieś używając jakichś technik socjotechnicznych też możemy tutaj wychodzimy z phishingu, no ale kolejnym etapem właśnie mamy jakieś tutaj rozmowy telefoniczne, gdzie już poznaliśmy ofiarę, jesteśmy w stanie tutaj pozyskać więcej informacji, dzwonimy, no i podając różne informacje, ktoś no jednak wierzy nam, że my jesteśmy, że reprezentujemy daną tutaj jakąś osobę, bądź jakiś podmiot, bądź jednostkę. Myślę, że nie życzę Państwu takich ataków, ale są naprawdę te ataki socjotechniczne w dzisiejszych czasach przygotowane bardzo profesjonalnie i można się niestety tutaj nabrać, w rezultacie udostępnić, podać jakieś dane. Jeszcze o tym troszeczkę opowiem. Szanowni Państwo, i takim pierwszym etapem jest tych ataków cyber phishingowych, przepraszam, ataków cybernetycznych, jest oczywiście faza planowania. Jest to taki pierwszy etap ataku phishingowego, najważniejszy on jest, dlatego że tutaj ten tak zwany phisher rozpoczyna swoje działania, czyli zbiera różne informacje, które mu będą przydatne, zbiera adresy mailowe, dokonuje tak zwanego białego wywiadu. Być może z jakiegoś innego ataku pozyskał już jakąś część informacji, więc je wykorzystuje. Oczywiście za pomocą tych informacji ocenia też pewne podatności w różnych zabezpieczeniach. No i oczywiście jego celem tutaj może być zarówno jednostka, jak i grupa osób, może to być organizacja. I jeżeli chodzi tutaj o, powiedzmy, jakąś pojedynczą osobę, no to zazwyczaj są to użytkownicy, są tutaj filtrowani, są wybierani, są to tacy tutaj użytkownicy, powiedzmy, osoby, które no, posiadają pewne pożądane cele dla tak zwanego phishera, prawda? Oczywiście zdarzają się tak, że no, ktoś losowo wysyła te wiadomości phishingowe, no i oczekuje, patrzy, jaki tam jest odzew, kto kliknął, no i przystępuje do jakichś innych dział. Jeżeli chodzi tutaj o jakieś grupy osób, organizacje, no to tutaj oczywiście cyberprzestępcy wykorzystują różne przynależności do jakichś społeczności, do grup użytkowników, do portali społecznościowych, do aplikacji bankowych, bądź tutaj po prostu do pracowników w danej organizacji. Oczywiście dosyć często, bo niestety no nie ma o tym głośno, ale dosyć często portale, z których Państwo używacie, no może są tam dokonywane różne włamania, różne te dane gdzieś potem są upublicznione w internecie. Niestety no wiele organizacji no nie przyznaje się do tego, a jest to takim materiałem, który właśnie jest używany przez phisherów, no bo czasami zastanawiamy się nad tym, no skąd ktoś pozyskał nasze dane, skoro my tak gdzieś dbamy, chronimy je, zmieniamy te hasła, mamy jakieś podwójne uwierzytelnianie, natomiast nagle ktoś ten adres mailowy nasz gdzieś skądś pozyskał. No właśnie to jest sytuacją,
jakichś tam na przykład włamań czy upublicznienia różnych danych. Tutaj Państwu wspominałem o tym laboratorium, gdzie był ten taki największa kradzież danych medycznych, gdzie właśnie pewna grupa zaszyfrowała dane, no i zwróciła się do tego laboratorium tutaj z zakupem. Laboratorium oczywiście zignorowało, odpisało, że no nie, tutaj nie będzie szantażowane, że ono nie zapłaci, więc grupa cyberprzestępców zaczęła te dane częściowo upubliczniać. Więc no niestety, jeżeli ktoś z Państwa korzystał kiedyś z tego laboratorium, no być może gdzieś Państwa dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, jakieś informacje o Państwa chorobach, o badaniach, no mogą gdzieś tutaj w internecie niestety krążyć. To niestety no, te dane znikąd się w internecie gdzieś tam nie biorą. Moje też, ja bardzo dbam o swoje dane, o różne informacje, a dosyć często właśnie jestem atakowany. Sprawcy tutaj właśnie wykorzystują różne metody phishingu na mnie i niektóre te są losowe, niektóre są, jestem stargetowany, bo potem no, sprawdzam, rozkładam to, robię taką no, tutaj syntezę na czynniki pierwsze i sprawdzam, bo staram się pozyskać informacje, skąd te dane, akurat jakiś tam mail mógł wypłynąć. Kolejną fazą, proszę Państwa, jest faza przygotowania. Czyli tutaj już na tej fazie Fisher po prostu pozyskał informacje, przystępuje do przygotowania ataku. Oczywiście podejmuje na tym etapie decyzję o wyborze medium, wybiera tutaj narzędzia i no gdzieś tam przede wszystkim no, targetuje, do kogo ma to być wysłane. Również poszukuje jakichś słabych luk w zabezpieczeniach, jeżeli chodzi tutaj o organizację. I tutaj oczywiście po odnalezieniu już takich wszystkich potrzebnych informacji, podjęciu wszelkich tutaj decyzji, wybraniu metod, no oczywiście ten Fisher potrzebuje jakichś narzędzi do przeprowadzenia tego ataku. No i tutaj przechodzimy do kolejnego, do kolejnej fazy, jest to faza ataku, czyli tutaj przy użyciu wcześniej wspomnianych technik, poprzez dane medium, do ofiary dostarczane jest potencjalne zagrożenie, no właśnie w formie wybranej przez atakującego. Czyli tutaj może to być fałszywy e-mail z jakimś załącznikiem, z jakimś plikiem, może to być złośliwe oprogramowanie, może to być SMS, może to być jakieś połączenie telefoniczne, no czy wykorzystanie też tutaj botnetów, czyli grupy zainfekowanych komputerów, którymi ktoś steruje zdalnie, i z tych komputerów są rozsyłane wiadomości. Dzieje się to po to, żeby potem nie dało się tego hakera, po prostu cyberprzestępcy, namierzyć. I tutaj na tym etapie, jeżeli ten atak już nastąpił, no ten cyberprzestępca dokonuje oceny, czy ta ofiara tutaj złapała się, czy została złapana na przynętę. Czy ten atak właśnie został przygotowany, czy przebiegł zgodnie z oczekiwaniami Fishera. I tutaj, Szanowni Państwo, pamiętajcie, że każdy z nas jest narażony na taki atak poprzez kliknięcie jakiegoś linku. Ja, Szanowni Państwo, ponieważ współpracuję z kilkoma korporacjami, używam różnych takich systemów, za pomocą których rozsyłam takie różne kampanie phishingowe wśród pracowników. Współpracuję z organizacjami, gdzie na przykład jest 10 tysięcy pracowników, plus minus oczywiście. I wysyłam tam co jakiś czas właśnie takie maile
Pracownicy są szkoleni, edukowani, informowani, a i tak mimo właśnie wiedzy klikają w różne te wiadomości, natomiast no, w tym przypadku jest to atak kontrolowany, czyli od razu wiem, jaki użytkownik kliknął, jak się nazywa, mogę spokojnie go dotrzeć bądź wysłać go, do niego dotrzeć bądź wysłać go na jakieś dodatkowe szkolenie. Są oczywiście tacy, którzy mimo szkoleń dalej klikają. No wtedy jest trudna decyzja, co z taką osobą zrobić. Zazwyczaj no, ja jestem za tym, że jest przenoszony niestety gdzieś tam na inne stanowisko. I szanowni państwo, ostatnia faza, czyli faza wykorzystania zbiorów, czyli tutaj w tej fazie atakujący przystępuje do kolekcjonowania zebranych informacji, czyli przetwarza te informacje i wykorzystuje na własny użytek. Oczywiście te przetworzone dane mogą być wykorzystane na wiele nielegalnych sposobów, począwszy od dokonania płatności, poprzez dalsze pozyskiwanie pieniędzy bez wiedzy ofiary, czy też kradzieży tożsamości, czy po prostu sprzedawania tych informacji do konkurencji, czy do jakichś tam firm, no, na przykład marketingowych, bo też się tak zdarza. Oczywiście tutaj ważna rzecz, że jeżeli ten cyberprzestępca wpisze, pozyskał od nas jakieś dane, no to też przecież może pozyskać dane naszych tutaj jakichś znajomych, bo jeżeli włamie się na nasz portal społecznościowy, to może się za nas podszyć i wydobyć jakieś informacje od naszych tutaj znajomych. I znowu wykorzystać je do jakichś innych celów, zainicjować nowe ataki. Więc jest to no, proces bardzo skomplikowany, ale tak jak mówiłem na początku, bardzo prosty. W bardzo prosty sposób ten cyberprzestępca może pozyskać od nas szereg różnych informacji. Proszę państwa, jeszcze przygotowałem taki materiał właśnie na temat rodzaju phishingu, dlatego że to o tym się nie mówi. Każdy tutaj kwalifikuje, że to jest cyberprzestępca. Natomiast ja przygotowałem dla państwa właśnie taki pewien podział. No, on jest bardzo prosty, ale chciałem, żebyście państwo też wiedzieli, znali to. I pierwszym takim terminem jest tak zwane skryptowe dzieciaki. Czyli są to osoby, które zajmują się właśnie atakami phishingowymi. Natomiast no, te osoby nie do końca są, posiadają takiej wiedzy technicznej, nie mają takiej wiedzy, żeby gdzieś, nie wiem, no, napisać jakieś oprogramowanie, stworzyć jakieś narzędzia phishingowe. Bardziej one korzystają z jakichś już gotowych rozwiązań. Natomiast no, ich ataki oczywiście kierowane są przede wszystkim, nie wiem, chęcią, tutaj opieram się na pewnych badaniach, gdzie kilkaset właśnie takich osób, potencjalnie takich osób, no, odpowiedziało na pytania ankietowe. No i tutaj wyszło, że z tych badań po analizie takie wnioski można wysnuć, że większość tych włamań kierowane jest chęcią zabawy. Część tych ataków jest po prostu wynika z braku jakby jakiegoś zajęcia. I inne ataki wynikają w celu poszukiwania uznania wśród innych początkujących tutaj nazwijmy hakerów. I może oczywiście te ataki nie są groźne, ale mogą oczywiście spowodować poważne szkody. Niestety, no, dzięki tutaj informacji w internecie, no, coraz więcej takich osób właśnie przybywa, które po prostu no, uważają w pewnym sensie, że jest to zabawa, ale one też nie są świadome, do czego ta zabawa, do jakich po prostu konsekwencji może doprowadzić. Tutaj państwu pokażę taki przykład, który miał miejsce kilka dni temu, gdzie właśnie taka młoda osoba, bo to 13-latek,
zablokował konto pewnej organizacji, no, zmienił konto, pozmieniał parametry, zmienił na inny język, poblokował troszeczkę to konto. Oczywiście pozyskał do niego login i hasło, bo to nie jest tak, że się włamał, tylko pozyskał przez nieuwagę pracownika organizacji. Natomiast no jest to problem, dlatego że trzeba teraz pozmieniać te ustawienia, natomiast konto jest zmienione, jest hasło i problem jest z tym, żeby to hasło zresetować. No sprawa w toku. O, tu pan Grzegorz napisał, że w naszym przypadku to nie był atak. Dziękujemy panie Grzegorzu za informację. Proszę państwa, kolejna grupa cyberprzestępców zajmujących się phishingiem są tak zwane czarne kapelusze. Tutaj nie mylimy ich z białymi kapeluszami, dlatego że białe kapelusze istnieje taka nazwa, natomiast są to osoby, które zajmują się takim etycznym hakerstwem, jeżeli to tak możemy nazwać, czyli ujawniają po prostu luki w różnych zabezpieczeniach, w różnych systemach, w różnych oprogramowaniach. Natomiast czarne kapelusze, no niestety są to już hakerzy, którzy posiadają bardzo dużą wiedzę, którzy są w stanie przeprowadzić bardzo zaawansowane ataki, są w stanie od podstaw przygotować, napisać różne oprogramowanie. Kradną oczywiście tutaj dane do kont, dane do kart kredytowych, niszczą ważne pliki, sprzedają ukradzione dane do korzyści osobistych, najczęściej finansowych. Niestety, no, działają bardzo profesjonalnie, ponieważ mają na umiejętności techniczne. Mogą opracować, tworzyć, udostępniać złośliwe oprogramowanie, mogą je propagować. Bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne jest to. No i niestety też tutaj, patrząc na liczbę różnych ataków, na różnych statystyk, tutaj opierając się na NASP-u w Polsce, opierając się na różnych instytucjach unijnych i światowych, no coraz więcej takich osób niestety kształci się po to, żeby właśnie pozyskiwać jakieś tam korzyści osobiste. Kolejna grupa to są zorganizowane grupy przestępcze. To niestety też mogę śmiało powiedzieć, że to zaczyna się już robić taka pewna, przepraszam za określenie, plaga, dlatego że są to organizacje, które działają legalnie, są zarejestrowane jako legalne działalności, zazwyczaj z branży IT, świadczą jakieś usługi helpdeskowe, usługi programistyczne, działają jak korporacje, mają strukturę, są dobrze, mają zdefiniowane role, natomiast tak naprawdę zajmują się tutaj atakami na taką szeroką skalę i są to olbrzymie zespoły hakerów. Są też te grupy w Polsce, te, które gdzieś tam się ujawniły, no zostały rozwiązane, były oczywiście pociągnięte osoby do tutaj no, różnych konsekwencji odpowiedzialności karnych. Natomiast takie grupy działają na całym świecie. Dosyć często te grupy gdzieś tam no, podają w internecie swoje nazwy, różne niki. Też właśnie taki mam przykład z lutego tego roku, gdzie włamała się taka grupa z Anglii do polskiej pewnej organizacji skupiającej mało pracowników, bo tam jest około 20, natomiast bardzo rozbudowane usługi i właśnie zaszyfrowano
dane z żądaniem okupu. No i ta grupa się przedstawiła, natomiast no, jest nie do ustalenia póki co przez tutaj polskie jakby organy ścigania. No ale czekamy cierpliwie, może jakoś da się to jakoś rozwiązać. I najgorsze jest to, że te organizacje ciągle się doskonalą, ciągle rekrutują ekspertów, dostosowują się do trendów, wymyślają, tworzą nowe metody, techniki, sposoby, aby właśnie pozyskiwać dane. I proszę Państwa, no ostatnia grupa, o której no nie mogę pominąć absolutnie, która też no w dobie obecnych czasów wojny na Ukrainie, bardzo cyber tutaj terroryści się uaktywniają. Oczywiście cyberterroryzm to jest równoważne z terroryzmem. Niestety dzięki temu, że jest on tutaj tańszy, nie potrzeba jakichś nadmiernych środków, nie trzeba tutaj gdzieś, nie wiem, przemieszczać się. Niestety no internet jest dla nich takim bardzo idealnym miejscem do wywołania strachu, szerzenia nienawiści, stosowania przemocy, działania, podejmowania różnych działań, tak zwanych wojny hybrydowej, czyli dezinformacji, która po prostu no, może wpłynąć na tutaj funkcjonowanie jakby całych państw, czy jak Państwo pamiętacie, może to no nie byli cyberterroryści, ale za pomocą właśnie tutaj phishingu i metod socjotechnicznych no, łączono się tutaj do różnych znaczących osób na całym świecie, no w tym też do tutaj głowy państwa polskiego. Pozyskując różne informacje, no można gdzieś bardzo łatwo tutaj przedostać się, ominąć jakieś zabezpieczenia, uwierzytelnić je w jakiś sposób, aby uzyskać oczywiście cel. No ale oczywiście trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować. No nie da się tego ataku, tak jak wspominałem, no są ataki losowe. I ci fiszerzy czekają po prostu, czy ktoś się połączy, czy ktoś kliknie, czy ktoś poda jakieś tutaj informacje, ale to są losowe, a też jest dużo takich stargetowanych ataków na konkretne grupy. Tutaj, Szanowni Państwo, chciałbym teraz zademonstrować, pokazać Państwu różne przykłady oszustw phishingowych, tak zwanych były to kampanie phishingowe, więc to nie było tylko, nie dotyczyło kilku osób, tylko było to na szeroką skalę. No i tutaj akurat analizując, bo chodzi tutaj o bank Pekao S.A., było to, dotyczyło to klientów banku, więc no ci cyberprzestępcy no skądś te dane musieli pozyskać. Ja też byłem ofiarą tutaj tego phishingu. Natomiast w moim przypadku było, Szanowni Państwo, do mnie zadzwoniono. Dostałem telefon i był to taki dzień, w którym wszystko, co mogło się popsuć, to się popsuło i jeszcze ktoś do mnie zadzwonił, że włamano mi się na konto. I tutaj, Szanowni Państwo, podobna jest taka historia, że wykryto nieprawidłową aktywność, kliknij tutaj, aby zweryfikować tożsamość. No, czyli tutaj klikamy na przycisk, łączymy się, wpisujemy jakieś dane. Natomiast w moim przypadku ktoś zadzwonił do mnie, przedstawił się, że jest z banku, poinformował mnie, że na moje konto się ktoś włamał, że i tak naprawdę tutaj troszeczkę ja też no wtedy w pewnym sensie no uwierzyłem w to, no bo on mnie tylko poinformował, nie chciał nic więcej, ani nic nie kazał instalować, ani nie chciał żadnych informacji, bo on miał, a on, Szanowni Państwo, podał mu imię, nazwisko, adres i podał numer klienta, taki jeszcze z banku.
No nie mógł tego pozyskać, nie wiem, z internetu, bo takich informacji nie mam. Natomiast zaproponował mi, czy chce, żeby przyłączył mnie do tutaj działu zajmującego się cyberbezpieczeństwem. No i oczywiście, no oczywiście. Jeżeli tu mówi, że ja dziękuję, to przełączam pana tutaj do kolejnej osoby. W tym czasie w tle była muzyka, że tam lokata dla stałych klientów w banku, więc bardzo to wyglądało profesjonalnie. No i nagle odezwał się jakiś pan, pracownik rzekomo banku, opowiedział, że tu moje konto zostanie zablokowane na 90 dni. No i tutaj ja już wiedziałem, że żaden bank nie stosuje takich metod, ale chciałem, już kontynuowałem tą rozmowę, bo byłem ciekawy po prostu, jak to się w dalszej części zakończy. I po kilku minutach rozmowy tutaj pan zaproponował mi, że on wyśle mi na telefon link, żebym się zainstalował aplikację, zalogował się do aplikacji i tam potwierdził właśnie tożsamość. Oczywiście no, nie zrobiłem tego, bo wiedziałem, że to jest niestety no, atak na mnie. Natomiast co jest w tym najgorszego, że no, było to bardzo realistyczne, było to w takim dniu bardzo dla mnie trudnym i jeszcze ten telefon, tak jakby nie wiem, no, nie wiem, czy to zbieg okoliczności, no pewnie tak, ale tak naprawdę podejrzewam, że sporo osób mogłoby się na to nabrać i przez to straciłoby jakieś tam dane, w zależności co trzeba by było w tej aplikacji wpisać. I jeszcze tu jeden problem, no bo ktoś dzwonił z jakiegoś numeru. Ja oddzwoniłem na ten numer, a to odebrała jakaś pani, która mówi, że ona do nikogo nie dzwoniła. No i tutaj oczywiście był tak zwany scamming, czyli ktoś podszył się pod numer telefonu. Zgłosiłem to oczywiście na policję, ponieważ ja zawsze to robię, bo to też są różne takie case'y, doświadczenie dla mnie. Natomiast sprawa została umorzona. Niestety, bo no, tu tutaj no, ubolewam, że policji po prostu nie chce się, bo wiem to, że ma sprzęt, ma możliwości, a no niestety nie chce podejmować takich spraw. Więc szanowni państwo, to jest jeden z przykładów. Kolejny przykład, no myślę, że to każdy z nas doświadczył. Dostał tutaj SMS-a z opłatą, z brakiem jakiejś opłatą, zaraz będzie się tam z urzędu skarbowego, no ale tutaj jest konto ING, więc było to znowu dedykowane do klientów ING, bo jak tutaj badałem też tą sprawę, to nikt przypadkowy nie dostał tego jakby SMS-a, tylko i wyłącznie klienci ING. No to też te dane gdzieś musiały wypłynąć. Natomiast ja analizowałem, czy w ogóle ING, czy jakaś tam grupa w ogóle gdzieś zgłaszała jakiś incydent i nigdzie o takiej informacji nie pozyskały. No ale tak jak już państwu wspominałem, no w Polsce i na świecie jest bardzo dużo wycieków i incydentów. Niestety no organizacje tego nie zgłaszają, no bo się tutaj boją pewnych konsekwencji, czekają na tej zasadzie, że może się uda, może się nie uda. No niestety tak nie powinno być. To jest, szanowni państwo, kolejne oszustwo z banku PKO, znowu polegające na tym, że spreparowana, podszyta strona. Tutaj macie państwo na dole domenę logowanie myślnik PKO24, gdzie zupełnie no, nie ma takiej domeny. No ale kolory, wielkość przycisków, flagi, to wszystko jest jeden do jeden, tak jak na prawdziwej stronie, więc my po prostu w tym biegu czasami mamy takie urządzenia, że nie widać tego paska na górze, gdzie się łączymy, no to wpisujemy dane, łączymy się. No tutaj jeszcze było tak, że akurat w tym banku jest tak, że jeżeli wpisujemy hasło, to wpisujemy losowe znaki z tego hasła. W tym przypadku było tak, że nie było tych losowych haseł, więc trzeba było podać całe hasło. No i niestety bardzo dużo osób nabrało się i w jednej z organizacji, w którym robiłem audyt, też tutaj ktoś z działu finansowego niestety podał swoje dane do konta firmowego. Na szczęście
dało się to szybko wykryć, udało się to zablokować i jest to sprawa monitorowana teraz, szczególnie od kilku miesięcy, czy właśnie nie zaszły tam jakieś zmiany, czy kolejne próby włamania. Kolejna, proszę Państwa, rzecz to tutaj mamy znowu jakaś taka znana kampania, która była wysyłana tak naprawdę do losowych użytkowników. Tam był UNG, czyli tylko i wyłącznie do klientów, tutaj było to wysyłane do losowych. Natomiast znowu na zasadzie linku, że trzeba dopłacić, no i tutaj ta strona, po kliknięciu byliśmy przekierowani, tutaj myślę, że każdy z Państwa zna system płatności Payu, który zobaczcie, no wygląda jak 1:1, co do milimetra. Tu jest wartość tam jakaś 4,91. Większość ludzi zapłaci to, prawda, bo jakby to było, nie wiem, 100 zł, 400 zł, no to ktoś się będzie zastanawiał, a tutaj ktoś będzie w tym ferworze dnia codziennego, będzie wpisze, zapłaci, zadanie wykonane, tylko tutaj logując się na którykolwiek bank i wpisując swoje dane, no oddajemy nasze dane uwierzytelniające komuś, jakiejś osobie trzeciej. Co ona z nimi zrobi, jak wykorzysta, do czego, tego nie wiemy. Oczywiście, no jeszcze powiecie Państwo, że jest tutaj uwierzytelnianie za pomocą innej metody, czy to SMS-a, czy to maila. Jest, ale są też systemy, które są w stanie podmienić SMS-y. Jeżeli ktoś ten atak do nas wysłał, to ma jakąś już część danych, a może ma dostęp do naszej poczty, a my o tym nie wiemy. Więc jest tutaj dużo różnych zmiennych, które po prostu zawsze powinniśmy analizować i to dokładnie się zastanawiać. Tutaj kolejny takie oszustwo, była to ogromna kampania phishingowa, która była wysyłana do kilkunastu milionów w Polsce, właśnie o to, że są różne tam promocje w Żabce i można tutaj uzyskać właśnie jakąś kwotę, jakiś bon. Też analizowałem ten cyberatak i tutaj z różnych analiz bardzo dużo użytkowników się tutaj zalogowało i wpisało, udostępniło swoje dane osobowe, dane, które są wykorzystywane właśnie w tej aplikacji Żabki. Czy tutaj, Szanowni Państwo, Poczta Polska, to też byłem świadkiem, jak w pewnej organizacji, z którą współpracuję, właśnie ktoś tam nadawał przesyłki i właśnie w jakiś sposób w poczcie, nie w Outlooku niestety, tylko jeszcze w innej, bez lokowania produktu, ale właśnie wyszukał sobie jakiś tam link do poczty, no i znalazł jakąś wiadomość właśnie phishingową, nie czytał, kliknął, no i wpisał dane, też dość, że zapłacił jakąś tam kwotę, to jeszcze upublicznił te dane firmowe, prawda, dane za pomocą, którymi no ktoś mógł uwierzytelnić się i przejąć, no, jakiś tam dostęp do różnych rzeczy. InPost, to samo, cały czas przychodzą różne informacje do organizacji, do osób prywatnych, właśnie z tym, żeby kliknąć, żeby coś zmienić. Oczywiście, Szanowni Państwo, no plaga na portalach społecznościowych, bardzo dużo osób o tym, że ktoś zginął, że ktoś umarł, że ktoś miał jakiś tragiczny wypadek. I ludzie tutaj po prostu klikają, nagle pojawia im się okno, tak jak w tym przypadku, żeby podać login i hasło do portalu społecznościowego. Mamy wrażenie, że nasz system wylogował, to się logujemy, a my udostępniamy, przekazujemy te dane jakiemuś cyberprzestępcy, który może się pod nas podszyć, może nam to konto zablokować, no ma bardzo duże pole manewru. Dosyć często też w Polsce podmieniane są różne urzędowe strony. Tutaj taki przykład właśnie jednej ze stron, która no, podawała nieprawdziwe posty o wojnie w Ukrainie. No niestety ludzie czytają, wierzą, może to doprowadzić do jakiegoś takiego no, utraty stanu bezpieczeństwa.
poczucia bezpieczeństwa, no są to, są, może to też, może to z tego, media no, mają tą moc, że może to niestety doprowadzić do jakichś poważniejszych takich konsekwencji społecznych, czy tutaj właśnie taki post, gdzie tutaj Jurek Owsiak, wypadek, kliknąć, żeby kliknąć w link, nagle nas gdzieś coś wylogowuje, podajemy hasła, no chcemy przeczytać, co się stało, no a niestety no nie sprawdzamy, skąd to jest, kto to umieścił, tylko no chcemy jakby uzyskać tą informację. Tu kolejny przykład strony rządowej, gdzie możemy odebrać 300 zł od prezydenta. Tutaj też niestety było kilka milionów logowań. Niestety oczywiście no, nikt nic nie dostał, a ktoś pozyskał dane osób, które się logowały. Czy tutaj, proszę zobaczyć, na Messengerze informacja od Ministerstwa Finansów, że wypełnij ankietę, uzyskasz 250 zł. Ja rozumiem, państwo by może nie kliknęli, ale jest bardzo dużo osób, które klika w te informacje i najgorzej, że podaje dane, jest, nie wiem, no jest bardzo nieświadoma tego, że może to doprowadzić do jakiegoś oszustwa. Czy tutaj akcja ministerstwa, że znowu rozdaje 250 zł? Czy tutaj mamy znowu spreparowane, sfishingowane strony ING i Bank PKO, które wyglądają jeden na jeden, natomiast tutaj no, nikt nie zwróci uwagi, może słabo widać, ale macie tam państwo kłódki, które są przekreślone, czyli nie ma tych certyfikatów SSL, są to strony nieuwierzytelnione, a ludzie klikają po prostu. No wynika to, myślę, że czasami z jakiejś tam nieświadomości, czy ciągle ta akcja, kiedy PIT-y składamy, czyli teraz ten jeszcze gorący czas, gdzie właśnie możemy się zalogować do aplikacji tej ministerialnej, do Urzędu Skarbowego i możemy sobie sprawdzić, czy ten PIT został rozliczony, czy mamy jakiś zwrot, czy mamy jakiś dopłacić. I znowu gdzieś googlujemy sobie, wyszukujemy jakiś link, klikamy w niego. A to niestety no nie jest ta zupełnie strona i jeszcze wpisujemy SMS-a, bo się zautoryzowaliśmy na prawdziwej stronie, a ktoś wpisuje potem ten kod do portalu właściwego i przechwytuje informacje o nas. Czy tutaj strona biznes.gov, z której działają przedsiębiorcy, która non-stop też jest podmieniane, są informacje podmieniane, linki, czy tutaj, szanowni państwo, no sparowanie urządzeń, czy sparowanie do poczty Microsoftowej, do samochodu, gdzie właśnie można też właśnie kliknąć, zesparować się, podać jakieś dostępy, tylko nie wiadomo tak naprawdę do kogo. Czy wiadomo, no jakiś cyberprzestępca to przetwarza, no ale do czego on wykorzysta, tego nie jesteśmy w stanie. Proszę państwa, jak się bronić? Oczywiście nie jest to łatwe, dlatego że, tak jak już mówiłem państwu, no wystarczy gdzieś kliknąć, niechcący, szybko, coś pobrać, coś otworzyć. Natomiast no, powinniśmy przede wszystkim w takim użytkowaniu codziennym dokonywać pewnej takiej no, prewencji, pewnej profilaktyki, czyli sprawdzać, jeżeli wchodzimy na stronę, czy to jest na pewno ta strona, czy posiada ten certyfikat, jak tutaj zieloną kłódkę, czy nazwę tutaj banku posiada, czy jest tam ta literka S, czy to połączenie jest szyfrowane, ale to jeszcze mało, bo musimy sprawdzić, co jest za tymi slashami, backslashami, czy tam jest adres banku. Możemy wejść na stronę banku, sprawdzić, czy bank nie ma jakichś informacji, że ktoś się podszywa pod ich stronę, czy sprawdzamy, czy jest to z małej litery, czy są jakieś polskie znaki. Tutaj no już kreatywność tych osób, które dokonają tych cyberataków, no nie zna tutaj granic. Tu już mówiłem, żeby sprawdzać właśnie komunikaty, żeby sprawdzać tutaj jakieś wiadomości już w koncie bankowym. Pamiętajcie, szanowni państwo, że jeżeli ktoś dzwoni z banku i podaje się, że jest z banku, to zgodnie teraz z prawem, możecie do banku zadzwonić i zapytać, czy taka osoba dzwoniła. To każda taka rozmowa z banku powinna być zarejestrowana w systemie i możecie wtedy mieć pewność, że to na pewno jest ta osoba.
ale jeżeli po prostu nie macie tej pewności, nie możecie sprawdzić, to na pewno warto jest, żeby nie podawać żadnych informacji. Jeżeli, szanowni państwo, otrzymacie wiadomość, w tej wiadomości będą jakieś pliki, linki, będą tutaj, zobaczcie, Word, Excel, będzie RAR, będzie 7-Zip, czyli jakieś skompresowane, zarchiwizowane pliki. Jeżeli nie wiemy, co to jest, nie pobieramy, nie otwieramy. Word, Excel w tym przypadku może uruchomić jakąś aplikację samowykonywalną po otworzeniu tego pliku i kliknięciu na górze w żółty pasek, gdzie mamy tam aktualizuj dane, włącz edycję. Możemy sobie coś pobrać, tak zwanego backdoora, który będzie nas monitorował, śledził. Jeżeli wpiszemy jakieś hasło, to on to hasło przechwyci. Może uruchomić kamerę, może nas nagrać. W plikach skompresowanych, zarchiwizowanych zazwyczaj występuje jakieś oprogramowanie ransomware, czyli szyfrująco szantażujące. Pamiętamy, nie wiemy, nie pobieramy. To samo w organizacji. Oczywiście no, organizacje walczą z tym, próbują za pomocą różnych narzędzi, urządzeń zblokować różne takie pliki, no ale to nie zawsze się da, prawda? Jeżeli no, ktoś posiada wiodącą pocztę na rynku, pocztę e-mail oczywiście, no to ta poczta ma wiele mechanizmów, które powodują, że ten spam nam nie przejdzie. Jeżeli mamy no, pocztę troszeczkę starszą, mamy to, sami zarządzamy tą pocztą, no to czasami ciężko jest jakby w organizacji zapanować nad tym spamem, ale jeżeli no, podejmujemy te działania prewencyjne, jeżeli szkolimy pracowników, to zawsze no, ograniczymy liczbę takich kliknięć, liczbę pobrania takich różnych plików, otworzenia. Oczywiście nie da się tego wyeliminować na zero, to powiem z doświadczenia, że nie da się, bo zawsze ktoś kliknie, on potem powie, że no, zapomniał, nie wiedział, to się zdarza, no ale na pewno da się to ograniczyć. To jest, szanowni państwo, taki przykład, zobaczcie, mybank.to.you.com i zobaczcie, jak mamy zmienioną czcionkę, jak wygląda literka A, czy Citibank, jak jest zmienione literki. Są to dwie różne domeny, ale kto to wychwyci, kto to sprawdzi? Klikamy, jesteśmy na stronie banku i takich przykładów jest bardzo dużo. Ja tutaj pokazałem tylko jeden, gdzie właśnie patrząc na to, można się wpatrywać i na początku w ogóle tej różnicy się nie zauważy, prawda? Bo też mamy taką tendencję, że czytamy pierwsze i ostatnie litery. Ale jak się dobrze wczytamy, zobaczymy, że to są zupełnie dwa różne adresy domenowe, dwa różne miejsca. Natomiast klikniemy w jeden i w drugi, to ta pierwsza strona będzie identyczna jak ta strona prawdziwego banku. Szanowni państwo, trzeba korzystać rozsądnie z internetu. Podawać tylko dane, które musimy i sprawdzać, gdzie te dane posiadamy, sprawdzać certyfikaty. Natomiast tutaj no, musimy być bardzo czujni, dlatego że oszuści, cyberprzestępcy wymyślają i będą wymyślać coraz to nowsze rzeczy, coraz to nowsze metody, techniki, narzędzia, aby wyłudzić pieniądze, aby wyłudzić informacje. I podczas jakichkolwiek przekazywania, podawania danych, no tutaj musimy zachowywać bardzo wysoki stopień ostrożności. Musimy wiedzieć, z kim rozmawiamy. Możemy zawsze zapytać, bo mamy takie prawo, skąd ktoś pozyskał nasze dane, skąd ma o nas informacje i tak dalej. Tutaj no, musimy pamiętać o tym, że jest taka bardzo duża tendencja i zależność wszystkich społeczeństw od technologii informacyjnych, informatycznych, przepraszam. I ta zależność będzie coraz większa. Niestety, szanowni państwo, ta pewna taka prywatność, intymność schodzi dzisiaj na ten drugi plan. Jeżeli tak naprawdę czymś możemy się pochwalić w mediach elektronicznych, to dzisiaj to robimy. Macie państwo portale społecznościowe, to widzicie, co tam się umieszcza, jakie tam są informacje. Niestety, przepraszam, gdzieś tam zatarła się już właśnie taka ta
prywatność, intymność. Umieszczamy tam wszystko. I niestety to życie takie prywatne jakby oddziałuje też na życie zawodowe, bo potem my nie wiemy, co jest dobre, co jest złe i na przykład potrafimy udostępnić, jakieś zdjęcie zrobimy w pracy jakiegoś systemu, jakiejś bazy danych, jakiejś informacji, jakieś zdjęcie jakiegoś systemu, umieszczamy na jakimś portalu społecznościowym, chwaląc się, zobaczcie, kogo obsługujemy, kto tu jest. Tam podajemy im w kogoś adres, mail, jest to jakaś może osoba znana, która jaka by nie była, no to absolutnie tego nie można robić. I ja codziennie spotykam się z takimi różnymi zachowaniami i niestety dosyć często mam taką odpowiedź, że ktoś, pracownik, który właśnie upublicznił informacje, dane takie poufne, mówi, że no to on nie może, przecież on takie na swoim prywatnym Facebooku gdzieś umieszcza, jeszcze nikt nigdy mu o to, nie wiem, nie zwrócił uwagi, nic się z tego nie wydarzyło. I tutaj, szanowni państwo, no bardzo chyba najważniejszą rzeczą jest po prostu ciągła edukacja. Ona oczywiście w 100% nie zapewni nam 100% bezpieczeństwa, ale na pewno ograniczy różne kliknięcia, różne pobrania, ograniczy, mimo, ja pracuję w bardzo dużych korporacjach i mimo dokumentacji, szkoleń, audytów, spreparowanych ataków, bardzo dużo ograniczam tych różnych kliknięć, różnych ograniczam zachowań użytkowników. Dosyć często użytkownicy dzwonią do mnie i pytają się, co mają zrobić, bo wystąpiła jakaś tam sytuacja, jakieś anomalia, jakieś odstępstwo od jakiegoś, nie wiem, powiedzmy normalnego zachowania się systemu czy jakiegoś urządzenia, ale to wszystko właśnie jest edukacja, bo jeżeli w organizacji nie wiemy, nie mamy pojęcia, co to jest incydent, nie wiemy, co to jest zdarzenie, nie wiemy, do kogo to zgłosić, bo nikt nam nie powiedział i nie wiemy, czy to na pewno jest incydent, czy nie, a może to, a jak nie wiemy, no to bagatelizujemy tą sprawę, prawda, nie zgłaszamy tego nigdzie, no i potem organizacja tak naprawdę nie wie, że ktoś się włamał, że ktoś w systemach buszował, przepraszam za określenie, że ktoś tam penetrował te systemy, że ktoś wykradał dane, że ktoś te dane upubliczniał. Nie wiemy, bo nikt nam tego nie zgłosił. Jest to oczywiście bardzo trudny temat. Mimo mojego tutaj doświadczenia, wiedzy, pracy w dużych organizacjach, jest to naprawdę bardzo trudny temat, do zmierzenia się w ogóle bardzo trudny, dlatego że nawet jak inwestujemy bardzo duże środki w najnowsze urządzenia, w najnowsze systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję, systemy, które same monitorują, podpowiadają, nadzorują, informują, to i tak niestety zawsze znajdzie się gdzieś człowiek, czyli to najsłabsze ogniwo, które mimo tej ciągłej edukacji, no niestety, no kliknie coś, co spowoduje właśnie jakieś tam zdarzenie, czy to zdarzenie przekształci się w incydent, no to już zależy od tego dużo czynników. Szanowni państwo, starałem się tutaj państwu przedstawić pojęcie phishingu, rodzaje, fazy, kto się zajmuje tym phishingiem, jakie mamy główne tutaj problemy. Oczywiście tutaj jeszcze jedno zdanie, jeżeli państwo chcieliby się tą wiedzę rozwinąć, ale już od takich aspektów proceduralnych, formalnych, technicznych, zapraszamy tutaj do nas na studia pierwszego jakby stopnia, drugiego na studia podyplomowe. Mamy tutaj na stronie wid.edu.pl zakładkę oferta edukacyjna, gdzie właśnie uczymy już technicznych, praktycznych aspektów, jak się bronić, jakie używać urządzenia, jaką powinniśmy mieć dokumentację, jak szkolić, kogo szkolić i w jaki sposób. Szanowni państwo, z mojej strony to
wszystko. Tutaj udostępniam Państwu adres mailowy. Jeżeli tutaj Państwo mielibyście jakieś wątpliwości, pytania, ale też tutaj widzę sporo znajomych, których już nie widziałem kilka dobrych lat. Z miłą chęcią porozmawiam, spotkam się, powspominamy czasy, dowiem się, gdzie Państwo pracujecie, więc jeżeli byłyby jakieś tutaj pytania, wątpliwości, sugestie, proszę śmiało pisać, z miłą chęcią Państwu na nie odpowiem. Bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na spotkania i moje, i tutaj kolegów, bo są bardzo ciekawe tematy, które gdzieś tam na pewno ta wiedza może się Państwu przydać w codziennej zawodowej pracy. Z mojej strony wszystko, dziękuję Państwu bardzo i tutaj przekazuję teraz do pani doktor Anny Bugalskiej. Panie doktorze, no bardzo ciekawy wykład, inspirujący, tak jak sądziłam i tak jak tu nasze wykłady się nazywają, wykłady inspirujące. Troszkę nas pan nastraszył, to trzeba przyznać, ale ja rozumiem, że też taki jest cel, żeby tutaj zwracać uwagę. Dziękuję za te przykłady, bo one rzeczywiście no, w codziennym życiu wydaje się, że uważamy na te różne aspekty, a potem się okazuje, że to literka cyrylicą napisana i tego nie zauważyliśmy, prawda? Więc no... Ileś możemy, a ileś nie możemy. Tak mi się wydaje, że niestety też trzeba uznać, że rozsądnie po prostu trzeba korzystać z tego internetu i to jest chyba najważniejsze przesłanie. Także świetny wykład, dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze również. Tylko może ktoś ma pytanie takie na bieżąco tutaj do pana doktora. Czy macie Państwo pytania? Albo na czacie, bardzo proszę jeszcze. Śmiało, śmiało. Mam nadzieję, że się Państwo nie przestraszyliście. No. Ale no trzeba uważać. No jest to, będzie to coraz bardziej rozwijane, będzie to coraz bardziej, będzie tych ataków coraz więcej. Jeszcze tutaj dojdzie sztuczna inteligencja, która będzie w ogóle profilowała nas, więc niestety w dobrą stronę to nie zmierza, ale no musimy być czujni. Przepraszam, poza zastrzeżeniem PESEL w przypadku ataku na ALAP, bo zakładam, że o tym pan mówił, ma pan jakieś propozycje, jak zminimalizować skutki tego wycieku? Propozycje... Znaczy zminimalizować się nie da tego ataku, dlatego że te dane ktoś przechwycił. Znaczy no grupa jest, która się przyznała, ja nie będę przytaczał jej nazwy. Natomiast skutki są takie, że jeżeli ktoś z nas korzystał z tej laboratoriów, ALAP, jak już pan powiedział, no jest to informacja jawna, więc możemy powiedzieć, no ja proponowałbym zastrzec swój numer PESEL, bo możemy to zrobić w dosłownie dwie minuty teraz. Pamiętajmy, że banki od lipca bieżącego roku muszą też połączyć swoje systemy z tym ministerialnym systemem i wtedy też będą wiedziały, że nasz PESEL jest zabezpieczony, nie zabezpieczony, tylko no zabezpieczony w sensie takim, że nikt go nie może używać. Natomiast no, wiąże się to niestety z innymi konsekwencjami, bo jeżeli zastrzeżemy sobie numer PESEL i gdzieś pójdziemy i będziemy chcieli ten numer PESEL wykorzystać, to nam no nie zrobimy nic, bo on będzie, będzie informacja, że jest po prostu zabezpieczony. Trzeba go będzie odszyfrować i znowu go potem, znowu zastrzec go może tak, czyli odszyfrować i zastrzec. I to samo jak pójdziemy do banku, jak mamy zastrzeżony, to bank też nam nic nie wyda. Znowu będziemy, więc są tego plusy i minusy. Natomiast no, jeżeli chodzi tutaj o dane, no
analizuje, jak się stało, co się stało. No, problem polega na tym, ja tutaj w ogóle no, nie usprawiedliwiam Alabu, ale tak jak z tych informacji, które pozyskuję, bo bardzo się interesuję tym, no to Alab był dosyć dobrze zabezpieczony. No natomiast no, tam zawiodło kilka czynników, nie chcę ich ujawniać, bo one nie są jawne. Myślę, że po jakimś czasie różne te informacje gdzieś tam zostaną upublicznione. Też bada to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więc on też w rezultacie na pewno jakąś tam notatkę, postanowienie wyda na ten temat. Natomiast jeżeli tutaj no, chodzi o organizację, to na pewno procedury, zabezpieczenia techniczne, szkolenia, prewencja, aby właśnie nie dopuścić do takich różnych sytuacji. Natomiast nie na zasadzie takiej, co spotykam w polskich i zagranicznych firmach, że firmy są certyfikowane na ileś norm nawet, tylko tak naprawdę te dokumenty są w segregatorze. One sobie leżą na półce i certyfikat jest, natomiast nie ma tego ciągłego doskonalenia, że ktoś tam wykonał ten wysiłek raz, zdobył ten certyfikat, ale później jest to odłożone, bo nikt nie ma na to czasu, nie ma ludzi, nie ma chęci, zawsze jest coś ważniejszego. Więc nie wiem, czy tutaj odpowiedziałem panu na pytanie, ale no, jeżeli chodzi o sam Alab, to nie wiem, bo to chodziło czy sam Alab, jakie powinien podjąć działania, tak? Czy ogólnie chodziło o organizację? To znaczy, miałem tutaj na myśli perspektywę użytkownika, którego dane zostały. A, perspektywę. No tutaj wie pan, no ja na przykład swoje dane znalazłem w internecie. Jestem przekonany, że zaleb, no bo były tam różne moje wyniki. No to z innej firmy, z innej jakby laboratorium nigdy nie korzystam. Ja sobie po prostu zastrzegłem PESEL. Natomiast już, tak jak mówię, miałem problem, bo chciałem coś szybko gdzieś załatwić. Już mi się nie udało, bo nie mogłem się zalogować na aplikację, nie mogłem go tam, powiedzmy, odblokować, zwolnić na kilka minut. I to jest chyba jedyna rzecz, bo jeżeli tutaj mielibyśmy jakąś taką no, rzetelną informację, że to na pewno z Alabu być może ona w końcu się pojawi, no to wtedy oczywiście no, moglibyśmy występować z jakimiś roszczeniami do firmy, jeżeli tutaj no, faktycznie byłaby to wina tej firmy, bo tu proszę pamiętać, że powiem może to tak na przekór, że no, nie ma organizacji, do której się nie da włamać. Do każdej się da włamać. To jest tylko kwestia czasu i pieniędzy. I teraz no, nie usprawiedliwiam żadnej organizacji i Alabu, ale no jeżeli tutaj, nie wiem, no, doprowadził do tego jakiś tam, powiedzmy, człowiek, czy był to inny jakiś atak, ale tutaj ten Alab no, miał te zabezpieczenia na najwyższej poziomie, no to trudno też mieć w pewnym sensie jakieś do niego pretensje, ale to jest tylko, przepraszam, moje zdanie. Każdy tutaj z państwa gdzieś pracuje, wiecie, jak są informacje zabezpieczane, jakie są procedury. Pytanie, nie wiem jak to w Alabie do końca jest. Czekam na jakieś końcowe wyniki, ekspertyzy. Wtedy będę się mógł na ten temat wypowiedzieć, ocenić jednak, czy jednak tutaj ktoś zawiódł tam, czy po prostu no to był taki zbieg okoliczności, a może po prostu konkurencja tutaj chciała się uaktywnić, żeby troszeczkę Alab stracił klientów, bo tak się stało dzisiaj, że ludzie przeszli, tutaj klienci, no nie klienci, tylko placówki medyczne, no korzystają niestety, korzystają z innych podmiotów. Więc tutaj spotkamy się może za rok i wtedy sobie przeanalizujemy, omówimy właśnie tą sytuację. Dziękuję. No dobrze, w takim razie, proszę państwa, zajęliśmy trochę więcej czasu panu doktorowi. Dziękujemy bardzo jeszcze raz za wykład.
Jest 19:16, kończymy. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejny wykład pana doktora Jagnierzy, też naszego nauczyciela akademickiego naszej Akademii WIT, który opowie o bezpieczeństwie. Już nie pamiętam nawet, jaki tytuł jest tego wykładu, ale w każdym razie o Chinach będziecie państwo mogli usłyszeć. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Dobrego wieczoru. Wzajemnie. Do widzenia.